Za chwilę wsiadasz do samolotu, wlecujesz do Niemiec, w sobotę walczysz w Oldenburgu z Jürgenem Bremerem o Mistrzostwo Świata WBA wagi półciężkiej. Wiadomo, że gala jest organizowana przez grupę Sauerlanda, więc wszystko może być przeciwko tobie i okazuje się, że jeszcze niemieccy piloci strajkują, utrudniając ci dotarcie na miejsce walki. No, ale dam radę. Tam małe opóźnienie będzie troszeczkę, bo mieliśmy być w Bremen o 12.30. Będziemy o 16.30, dorzucili nam jedną przesiadkę. Są strajki, więc także się zdarzają. 4 godziny lotu więcej, no ale wolę zaleć tam dzisiaj, gdzieś tam mam jeszcze parę dni na regenerację później, przecież cały praktycznie tydzień. No i to myślę, że to tam nie będzie miało jakiegokolwiek w ogóle wpływu. Śpisz spokojnie przed tą walką, czy już nie możesz się doczekać? Nie no, nie mam nie tak jak do wcześniejszych walk, że potrzebne było nieraz face to face, żeby spojrzeć sobie w oczy, gdzieś tam poczuć, zdenerwować się trochę. Tu walkę czuję od dawna, od 2 tygodni, od początku, ale od 2 tygodni chodzę taki nakręcony troszeczkę. Czuję, że nie boję się tam jego jako przeciwnika, bo w sumie nigdy jakiegoś nie miałem takiego lęku przed wychodzeniem do ringu. Jednak no, status walki trochę mnie przypina. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ja w tych 10 tygodniach, które miałem na przygotowania, zrobiłem 120% roboty, co tylko mogłem. Góry, crossfity, siła, sparingi, wszystko dopiliśmy na, myślę, że na ostatni guzik. Teraz odrobinę wagi jeszcze troszeczkę tam, ale też mamy tydzień czasu. No i sama walka. Na walkę wiem, że będę musiał się nastawić gdzieś tam bardzo dobrze mentalnie i powinno być dobrze. Nie masz obaw, że nie opanujesz tych wszystkich emocji związanych z walką w samym dniu pojedynku? Nie, chyba nie mam czegoś takiego. To już wyjdzie samo jakby już podczas walki. Ja nie wiem, jak się zachowam, nigdy nie walczyłem na wyjeździe. Z psychiką problemów nie było nigdy. Myślę, że nie. Zobaczymy, jaka tam będzie w niej atmosfera. Kilka dni aklimatyzacji takiej, co tam się dzieje w ogóle. Jakieś tam delikatne już treningi, odpoczynek. Bo obóz był naprawdę bardzo ciężki, uregulacja wagi i walka. Bremer może mieć przed tobą jakieś tajemnice, czy raczej nie? Nie wiem. Nie, tak szczerze to mnie to tam nie obchodzi, czy on ma jakieś tajemnice. Jest leworęczny, wiem jak boksuje i wszystko, ja swoje wiem, a to co on zaproponuje, no nigdy nie przewidzi się tego, no można oglądać walki, on ogląda moje, pewnie ja jego, a wyjdziemy do ringu i tak może być co innego, także wszystko okaże się 6 grudnia, jestem pełen optymizmu. Jak będzie wyglądał rozkład tych wszystkich wydarzeń związanych z walką w najbliższych dniach? Jakieś tam zebrania, konferencje, to już jest ich rola, Niemców, żeby jakoś tam... Mam program, jest konferencja, tak, jest ważenie, w jakim hotelu, o której, treningi medialne, jakieś takie rzeczy będę musiał oczywiście w tym uczestniczyć, bo są zapisy w kontrakcie, tego trzeba przestrzegać, to jest normalne, to jest promocja gali, dlatego też prawdopodobnie jadę tam wcześniej, żeby tam być, się pokazywać, więc to jest normalne i to robię. Forma życia jest? No, zobaczymy 6 grudnia. Ja, tak jak mówiłem, zrobiłem co tylko mogłem, żeby było jak najlepiej. I tak naprawdę 6 grudnia okaże się, czy to wystarczy na Jurgena, czy nie. Czy życia? Ciężko powiedzieć, bo dużo myślę, że będzie, wszystko będzie zależało od psychiki, od mojego podejścia do tej walki. Tak uważam. Ale podobno córeczce już obiecałeś, że pas przywiedziesz, zatem nie wypada nie dotrzymać obietnicy. No to wiadomo, że ja dla niej walczę, dla swojej żony tak samo, bo jest dla mnie ogromnym wsparciem. Rodzina to jest rzecz najważniejsza. I dla córeczki, no tak jak mówisz, obiecałem, bo gdzieś tam widziała zdjęcia. Ja powiedziałem, zobacz, tata będzie walczył o ten pas. Mówi, co tata, do domu, bo nie masz teraz, bo gdzieś tam te pasy jakieś tam, nie wiem, pochowane kiedyś były w domu, te, które tam zdobywałem, ale już nie ma. Mówi, że do domu, do zabawy. No i trzeba będzie to zrobić. No.